Właśnie wychodziłem z Wojan Shopu, naszego sklepu stacjonarnego na Wojanowicach, i zauważyłem dziwną tabliczkę przed moim domkiem. Musiałem nie zauważyć, jak ktoś mi ją zostawiał. I tym kimś jest chyba Nubek, bo oczywiście jest tam blok Dirta. No dobra, no to wyjdźmy sobie w takim razie i sprawdźmy, co tutaj się znajduje takiego. Ej, co tu jest napisane? Cześć Pojan, ulepszyliśmy z mamą i tatą Diltowice. Ulepszyli Diltowice, nie wiem w jaki sposób, tam już było idealnie moim zdaniem. Idź tam, gdzie zrobiłem zdjęcie, bo nie wiem. My czekamy. Aha, czyli pa, tutaj mamy iść. Czekaj, co to jest za miejsce? Za szkołą, za ten budynek to szkoła. Tutaj jest mur i za tym miejscem można iść do Dirtowic chyba. O, albo tam po prostu czekają na nas nubki. No dobra, zobaczymy w takim razie. Chodźmy po Paliona Ptysia i poruszymy na Dirtowice, które podobno zostały odmienione. Nie wiem, w jaki sposób nubki to zrobiły. Pewnie je całe zepsuły. Nip, nip, alo Palion, nip, nip. Wejdź, toj, wejdź. Co się stało? Nip, 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 nip. Halo, pa... Stoj tu. Palion. Się trochę rozchorowałem, ale za każdą łapkę do góry będę szybciej zdrowy. O nie, Palion, dlaczego? Nie, nie, Palion jest chory. Zostawiacie łapki w górę, widzowie, to Palion będzie zdrowy, bo się przeziębił. Za dużo ma klimat... Dziękuję, widzowie, już jest lepiej. O, za dużo klimatyzacji masz po prostu. Tak, no, serio, serio. Ale idziemy, idziemy, bojujemy. Ciekawe, co tam u Ptysia w ogóle w domku. Może Ptycho pomagał im dokańczać te Dirtowice. Albo ty pomagałeś? Pomagałeś Dubko? Nie, niestety nie było, bo leżałem w łóżku pod kroplówką. O. Ej, co? Cześć chłopaki, co wy tu robicie? Kryś, ja mam maskotkę tojta! No się bawię teraz maskotką, co wy chcecie ode mnie? Ej, daj tą maskotkę, to jest moja maskotka. Też taką mam. Ale ja ją mam z Wojan Shopu, przecież to dobra, masz, pożyczę ci. Daj, może jak będziesz miał swoją, to wtedy będziesz miał swoją. O, właśnie. No dobra. O, no dobra, no to ja sobie ją tutaj dam, maskotkę Wojana, bo jest mega przytulna. Woohoo! Okay. Ja mam breloczek, zobacz w łapce. Ej, zawsze breloczek, mam breloczek. Tysio, tyś, pryś, kryś. Ej, dobra, słuchajcie, czy ktoś z was pomagał nubkom, bo podobno zrobili nowe Dirtowice, ulepszyli je. Oj, ja, Kryś, powiedz, że pomagałeś, bo to będzie kupa. Nie, no nie pomagałem, ale czemu miałem pomagać? Nie, no to oni zrobią coś strasznego tam na pewno. No nie, no musimy to zobaczyć, bo to jest tragedia pewnie jakaś wielka. Oni pewnie proszę. Całe Dirtowice już zniszczyli, postawili tam, nie wiem, TNT, Dirt na Dircie i jest koniec po prostu, no. No dobra, a skąd w ogóle wiesz, że jakąś ten, jakąś nową wioskę zrobili czy coś? Napisali mi na tabliczce. I tam... Napisali po nubkowemu pewnie. Tak, napisali, ulepszyliśmy, idźcie do plamy, no tutaj. Nie, no, ale skoro napisali, że ulepszyli, no to raczej chyba będzie lepsza niż gorsza, nie? Ale czekaj, co to jest? To jest? Co spinaczka to jest? Górska, tylko a, dla mnie. To z mojego odcinka chyba z 2 lata temu. Serio? Co? Ta, serio. I co, trzeba było się wspiąć tam na górę? Tak. Dobry film, chciałbym taki nagrać. Nie mogę, jaki luźny film. Stary, kiedyś to było, co? Kiedyś to było. Jeszcze się to było kozacko. O, tutaj coś jest. To jest to miejsce, zobaczcie. Tutaj jest napis: tędy do Dirtowic. Jaką ścieżkę. Ej, jaką ścieżkę zrobili, o co tu chodzi? What? Co jest? I fenomenalne. I to niby prowadzi do Dirtowic? Co jest grane? Tutaj jest normalnie tunel. Idź dalej na Dirtowice, chyba że jesteś proton, nie. No. Ej, dobra. Ale jesteśmy pro, czy nie? No właśnie, pan Ptyś jest trochę podejrzany. Nieprawda, ja nie jestem pro, jestem po prostu pan Ptysie. No dobra, pan pro by nie miał netrytowego mecza, tylko debeto. To jest prawda, to jest prawda. Ja masz przepustkę, no. Dobra, no dzięki, możesz. Dzięki. A pan Palion? Palion? Nie, nie, w żadnym wypadku. No dobra, ale zobaczcie, jaką zrobili w ogóle tutaj taką dziurę, żeby ładne. Dało się przejść. Bardzo ładne. Dobrze, żebyśmy nie musieli po górach chodzić. Zaczyna tak. Się dobrze. Bo ta góra to zawsze denerwowała, że trzeba było ją przeskakiwać. Dobra, gdzie teraz dalej? Co tam widać w oddali? Tutaj w lewo. Ile tutaj kwiatków w ogóle zostawili na Dircie? Kwiatki na Dircie zostawili, co jest grane? Ale ładnie to wygląda. O, tam już widzę kawałeczek tego wieżowca, fabryki Nubka. Ale się wychyla, szczerze, mega ładnie tutaj jest w tym miejscu, ja nie sądzę, że to jest tak ładnie. No, jest serio, tutaj mi się podoba. A co jest tutaj takim czarnym, co to zbudowane? Jest? Ale ty w ogóle myślisz, że to jaskinia. Co to jest?
Dobra, zniszczcie tą zarazę, zniszczcie to. Dobra, to jest coś dziwnego. Chodźmy dalej, bo tutaj jest ta ścieżka, która prowadzi dalej. Musimy się nią trzymać. Jeszcze kawałek drogi do Dirtowic został, ale jestem bardzo ciekaw, jak one wyglądają nowe. Aha. Dobra, zobaczymy, w każdym razie... Kolejny tunel tam jest przed nami! I tam już jest chyba wejście do Dirtowic! Co jest? Dawajcie, chodźcie! Ale ładny ten tunel! Ej, masz dachy! Toj, musisz tu wrócić! Co się stało? Zobacz, co oni zrobili! Czemu uwięzili? Zwierzęta uwięzili. Dobra, nubki są jakieś dziwne. Widzisz? Czemu oni uwięzili cię, krówko? Ej, i jeszcze kurczaczko, Monioponio! Kurczaczko, Monioponio mały, dlaczego cię uwięzili? O co ci chodzi, dziob? Ej, uwolnimy ich? Możemy ich uwolnić, bo w sumie to dawaj. Jest trochę... Ej, nie bij krowy. Nie no, to trzeba na dole, nie? Uderzać w wódeczkę, o. Zobacz, mamy. Proszę bardzo, yes, mamy. Jesteście wolne. O, tylko nie idźcie na Dirtowice, bo tam jest wasz koniec. Na Dirtowice. Okej, okay, już. To prawda, chodźmy. Już prawie jesteśmy. O, mega, dobra. Zaczyna się. Dobra, na pierwszy rzut oka mamy kamienie i kupę. Tak. To prawda, i ale posąg. Patrzcie to, to jest jakiś posąg jakiegoś Dirta. To jest Dirto posąg. Może to jest posąg pana Dirt, a nie zobacz. Pana Pro. Zobacz przez okno. Co tu jest? Ej. Wentylator. Ej, co tu robi wentylator w szkole? Co? Oni mają wentylator? No oni to zrobili, to nie... Ej, na górze też to jest jakiś telewizor, co? Ej, co? Ubrania? What? Ej, okej, okay, co tu się odwaliło? Tu mamy taką bramę piękną. Dobra, przejdźmy przez tą bramę. Jakieś lampiony! Ej! Ale no. To wygląda dobrze! Ej, patrzcie, to jest pełno kupy w ogóle! Jak w jakimś średniowieczu, a tam jest mama i tata Nubka, może oni nam wyjaśnią, o co tu się... Właśnie. Gdzie flaga? No i co, pięknie to zbudowaliśmy, prawda? Nie mogę! Co tu się wydarzyło, dobry. Pani mamo i tato Nubka? Co tu się wydarzyło? Ej, ale tutaj jest zupełnie inaczej, jakby, ej, jest milion razy lepiej, a co to no, jest? Co to? Metlo? Metlo w budowie, metlo w budowie. To jest metlo? To jest metlo, czy to jest metro? A to jest pomysł Nubka, żeby taką kolejkę zrobić do was. Czyli to jest do Wojanowic będzie metro? Ej! Ej, kozackie. Ale świetne. Dobry pomysł, dobra, czekaj, a gdzie jest Nubek? Nubek. Ej, dobra, sprawdźmy, co się zmieniło na Dirtowicach, bo wygląda to przekozacko. Doniczki dirtowe z grzybkami. What? Barawik. Ale fajne. No i nawet meble. Dobra, ptyko typorowiku, dawaj jeden na jeden. Co? Ja? Nie, jesteś tą glebą. Typorowiku jeden. No. Jadasz mi mięso? Dobra, trzymaj, borowiku. Dzięki. Dobra, idziemy, wchodzimy, sprawdzamy, co tu się dzieje. Ej, dzień doberek. Jak przytulnie. Ładnie, poczta okno. Ej, każde krzesło jest inne. Ja, okienko. Ej, serio, dlaczego każde krzesło jest inne? O, co tu się wydarzyło? O, idę na górę sprawdzić może. Wow, kabawialnia. Co to się odwala? To co się dzieje? No, Nubek. Już myślę, jak zbudować metro na Pojanowice. Dobra, to Nubek, spokojnie nas możesz liczyć, bo to jest za duża technologia na was, Nubków. Bo to nie, wymaga toru. My to zrobimy na torach i na tircie. No, dobra. Może są dirtowe tory. W każdym Chciałeś razie... Chciałeś nowości ode mnie? No, dawaj. No, widziałeś. No, co to się w ogóle odwaliło, Nubek? Kiedy wy to zrobiliście tak szybko? Piaskownicę ma w domu. To tyle budowaliście, wow! Piaskownicę, masz tutaj jakieś te do zabawy. Prywatna. O co tu chodzi, no bo jak wy to zrobiliście tak szybko? Ej, tu się tyle rzeczy dzieje, ja nie wiem. No, to prawda, to jest bardzo dużo kible. Czy to są skiby di toilety pana taty Nubka? Co? Tata mnie prosił o takie wielkie kible, nie wiem dlaczego Pojan. Ej. Dobra, tata Nubka, to są pewnie twoje skiby di toilety, o co tu chodzi? Ej, to jest nawet napisane, zobaczcie, cipelek taty. Na tam gdzie? Miejsce! Tutaj, patrz kibelek. Tutaj! Kibelek taty, no i wszystko jasne, ty! Zapraszam was na nóg!
Ale ładnie, dobra, nie, Nubek, serio, co tu się odwaliło? Dlaczego macie takie ładne wyposażenie? Nawet my takiego nie mamy na Wojanowicach. No. Tak, usiądźcie se. Jak to się mówi, teraz se zjemy po burgirku. Burgir. A jest zdrowy! Mama Nopka! Mama Nopka nie ma, przecież dirtem się nie da najeść. Oj. Co tu się odwaliło? Dalej. Ej, to są łatwo... Zniszczyłeś stół! Łatwo tu suwalne stoły! Łatwopalny stół, co to być? Stół z jakiejś tektury chyba, z kartonu! Łatwo niszczalne stoły. O, tutaj jest to. Ładnie, Parma. Ładnie. Ładnie. No dobra, to chodźmy w takim razie dalej. Ja bym chciał teraz zobaczyć... McDonalda, właśnie, McDonalda. Ej, czekaj, Anubek, a co to jest? Tablica ognoszeń. No żebyśmy zapisali zawsze jak było te, nie? Aha, okej, okay, co jest pierwsze ogłoszenie? Tu tata Nubka, ej, tata Nubka umie pisać. Ładnie, dobra. No to może... Trzeba będzie z nim się komunikować w takim razie inaczej niż na pierdy można pisając, pisząc. Pisając! Ale ty, ej, udziela mi się moc Nubków, serio, udziela mi się wasza energia po prostu, okej. Okay. Czytajmy, tu tata Nubka plosę o dostawę papilu do toaletowego. Do kibeluszka. Do kibeluszka. Nie mogę, tata Nubka, dlaczego ty tylko o kiblu gadasz? Dobra, dwa, kupię dirtowe schody, bo nie wiem jak je zrobić, chyba że Kryś mi powie, to wtedy... Już nie chcę kupić. Ja ci powiem, Dubek, to się łatwo robi, jak zwykłe schody w Minecraftcie z dirtami. Ej, patrz to. Wynajenie dirt twardy na miętki zwyczajny. Wymienię. Wymajenie, nie mogę. Dobra, tablica ogłoszeń jest dobra. Na pewno pewnie więcej tutaj rzeczy się ciekawych pojawi, ale sprawdźmy McDonalda. Coca-Cola, już widzę na wstępie, burgery, pizzę. Ej, pizzy nie ma w McDonaldzie. A to jest pewnie, to jest inny McDonald's. Nas McDonald's. No dobra, no ale widzę, że hot doga też nie ma w McDonaldzie i popcorna tu jest. Ale dobra, to jest wasz McDonald, więc tutaj może być. Idziemy na górę McDonalda. A na górze to jest jakiś taras, czy co? Ty, na górze ma nawet wyposażenie. Ładnie to wygląda. Mega mocne. Chodźmy teraz na policję do potwierdzacza ptysia. Elo. Już tak nie mówić. Dobra, dzień dobry, panie. Dzień dobry. Policjancie. Dobra, ej, ładnie to jest zrobione. Tutaj mam tata, tata chce iść do policjanta. Co? Jak to? Tata, ty przecież nikogo nie złapiesz. Jak ty? Dobra, tata, jak byś powiedział stać policja? No to dobry pomysł. Nie mogę, dobra. Ej, a co? Co to jest? Są cele? Lepiej nie chcesz tu wchodzić, z kiblem tylko. Bo nie wyjdziesz. Ej, dobra. Ja nie wiem, czy chciałbym być w takiej celi, serio. Ej! Nie! Ej! Nie wyjdziesz! Co ja mam teraz zrobić? Ej! Ej, no nie mogę. Dobra, tutaj na pewno da się jakoś wyjść. Uciek... Dobra, ja... Dobra, zrobimy kiedyś ucieczkę z więzienia. Nie! Co? No Nubki, muszę jakoś wyjść. Dobra. Da, a, czekaj, teraz... to ja ci pomogę, spokojnie. Daj mi krzesło, o, daj mi ten fotel, ja przejdę na ten fotel. Chodź. No masz łódkę. Nie no, czemu zniszczysz fotel? Ej! A łódkę czy coś? Ej, musimy zrobić coś złego, żeby oni nas zamknęli w więzieniu i uciekamy. Tak. Ej, dobra! Co oni robią? Co to się gonią odbywa? Mnie to ojc! No chcę! Czemu go gonicie? Nubki, spokojnie, Nubki. Rozwalił Sybę, trybinu! Naprawimy. A w ogóle, wy na policji macie tutaj jakiś wykrywacz kłamstw, widzę. Co? Wszystko mamy, co trzeba. Co? No tutaj, zobacz, wykrywacz kłamstw normalnie. Dobra, proszę mnie w takim razie wykrywacz, a nie, na pewno. Nubek już może. Tata musi iść. Wykrywaczem kłamstw w takim razie. Dobra, zadajcie mi pytanie. No co to ja zadam, czy podobają ci się dirtowice? Bardzo mi się podobają, są najpiękniejszą wioską na świecie. No to zobaczymy. O, prawda. Teraz ja. Ty znasz tak prywatnie pana Bea, bo znałeś się kiedyś z nim widziałeś.
Ej! Ale ty kliknąłeś zanim odpowiedziałem. Nawet nie powiedział nic. No właśnie. Kliknąłeś zanim odpowiedziałem. No ale to jest moja, ty powiedziałbyś, że nie. A... Fals. Co? Nie, tak skąd wiesz? Tak mi mówiłeś. No dobra, to jeszcze raz. Co, coś z nas? No. No? No. To samo tak, pytanie. Tak, znam. Pana P znałeś? Dawaj. Ty te pinu! Nie, dobra. Tak. I co? Dobrze. Fałsz, i co? Widzisz, bo ja podpuściłem wykrywacz fałszu i nie, prawdy. Nie, nie. Tata teraz zada kolejne pytanie. Dobra. No to tata, dobra, tata zadaje. Ja bym powiedział tak. Ja mówię tak w takim razie. Nie, tata, chciał się zapytać. O to chodzi? Czemu ty, mama Lubka, to tu... Nie, Panian robi większą! No co? Fałsz! Ja! Hey! Nie, ja nie bawię się tutaj więcej! Nie bawię się tu więcej! Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. O, jakiś domek, chyba takiego kuzyna waszego jakiegoś. To domek kuzyna, nie? To wygląda taki... W każdym domu jest kibel, serio? Serio, macie w każdym domu kibelek. Domek kuzyna jest, ale kuzyna nie ma. A co to? Shop? Wojan Shop? Ale bez Wojan? Podrobiona nazwa. Co to jest? Jeden deal za dwa deal, co? Ej, bardzo opłacalna wymiana. Biznes. Kupa taty, jeden za 20 dilta. Nie ja wiem, czy chciałbym to kupić. Raczej nie. Kupa taty, dwa. A promocja. Ej, deal z tlafa za 3 kupy taty. Co? To nie ma sensu! To jest waluta jakaś chyba za kupa, kupa taty, nie? To jest takie drogie. Dobra, łopata za... Co?! Z tego dirta ile się tego nie da wykopać? Miecz to trzeba za... mieć dużo dirta, trzeba mieć wykopanego i mieć... No to jest! Co to za liczba, widzowie? Ej, jakby serio, o co tu chodzi? To nie kilo... da takich głupków. Nie mogę. Keyfall za 1, 2. Nie, dobra, to są jakieś liczby wzięte znikąd. Buty na lepsze za 60 dilta z tlafo. A, nieźle. I tu za 50, tu za 90 dilta. Tu za 100 dilta każda cena inna. Czemu za 100 dilta? Nie rozumiem. Okej, mamy tutaj szkołę waszą. Sprawdźmy waszą szkołę w takim razie, jak wygląda. Kuchnia w szkole? Co? What? To jest stołówka? O co tu chodzi, Nubek? Bardzo ładnie to wygląda, nie? Czemu? Ej, to nie jest szkoła! A czyli Nubek to wykańczał i nie zrobił szkoły, tylko jakiś dom, nie tak, mogę! Tak, no i nie będzie tutaj nigdy szkoły! Musi być! Nie mogę, Nubek nie zrobił no, tutaj... Nie no, co? Nie mogę szkoły! No nie, tutaj może jakiś kuzyn zamieszkać. Co to? Patrz w tym wąskim pokoju, co jest? Co? Jak zagrać tego bilarda? Bilard i ten do trenowania. Ej, zrobił szkołę, jest, zobacz. To jest, widzisz, można się uczyć. Jedną tablicę zrobił. To nie co jest. Zadanie ma... spełnione. Mama Nubka wszystko niszczy. Mama Nubka! Ej, to się spokazałam. Dobra, słuchajcie, no na szkołę mi to nie wygląda, tylko prędzej na jakiś domek własny. Nie, to trzeba naprawić, to na pewno trzeba naprawić. Na pewno będziecie musieli mieć szkołę, to jest 100% pewności. Idziemy dalej w takim razie. Tutaj mamy kolejne domki i tutaj też to są domki tych kuzynów Nubka. Mnóstwo. Trzeba będzie po nich pojechać jakoś jednego dnia. Nie. Tutaj jest jeden z 50 kibelków taty i wygląda strasznie. Lepiej tam nie wchodźcie. Tutaj jest ryneczek chyba. Czemu tu wszędzie są kupy? No to jest też ciekawe. Ej, to już wystarczy je pozbierać i macie walutę. Ja tam widzę winowajcę tego wszystkiego. Ja tam widzę. Właśnie idzie. Za mamą. On cały czas chodzi za mamą. Osiwiał. Dobra, tutaj mamy ten wieżowiec. Sprawdźmy ten wieżowiec w takim razie. O! Wieżowiec! O, schody zmienili, elegancja. Ej, Nubek gra na pianinie. A no może Nubek zagrał na pianinie. Zagram. Nie, teraz nie chcę mi się. No a ty tak fajnie grasz na pianinie, serio. Nubek mega gra. Tu jest ładne przejście. Sprawdźmy, jak zrobili przejście, bo tutaj jest przejście między wieżowcem a fabryką Nubka. Kolekcja zardykik diltów. A, kolekcja rzadkich diltów to jest jakaś. What? Co jest? To nie ma dilta. A tu? Dilt z kocek. What?
Skoczek? Można ten skakać? Wow, ten dirt odbija! Nie mogę. Dobra, ciekawe. To jest... Dirt z czerwonym. Dirt z czerwonym, okej, okay, nie wiem co to robi. Nic nie robi, to jest chyba redstone'owy dirt. Skamieniały dirt, to chyba stary bardzo. To dziadek Nubka miał zbudowany z tego dirta dom. Tak, tak! Okej. Okay. Bardzo dobry dirt. Magiczna dirtowa pochodnia. O, okej. Ty się co nadaje, Nubek? Ta? Co nadaje? Co ona robi? Ona pokazuje ci, gdzie dirt jest. Nie czekaj, jej! Wskazuje drogę na dirt. Mina dirtowa i kupa taty, co? Nie puść na to, nie puść na to, nie puść na to! Nie! Nie mogę. Ostrzegałem. Nie. Co tu się odwaliło? Nie. Nie. Nie, nie, nie. Tylko nie ten budynek. Tylko nie najlepszy budynek na dirtowicach. Zobaczcie, jaka dziura się zrobiła. Co jest? Nie, no błagam. Nie no, kto wpadł na pomysł, żeby wziąć minę dirtową do Nubkowic? Przecież to jest pewne, że to by się skończyło właśnie taki... Wiecie co? Opaćnij, tutaj jestem! Dobra, odbudujemy to! Dużej szkody nie ma, co? Nubek, wszystko git? Dobrze się czujesz? A on idzie tam na górę. Dobra. Ja tego dirta wywaliło! Ja sprawdzam tutaj w takim razie, co się dzieje. Ojej! Co ty się... ładnie. Co jest? Kipel, kolejny kipel, no nie mogę. A ten jest ładny. Jakie zejście! Co? Patrz. What? A wy jesteście w kibelku? Co to za zejście? What to jest? Co to jest? Ej, co to jest? Randka mamy i taty Nubka? What? O co chodzi? Czemu to jest w rurze kanalizacyjnej? Właśnie! Czemu ta woda jest taka mętna? To jest, stary, wydaje mi się, że to jest jakaś rura kanalizacyjna. Wyjdźmy sobie zawsze. Jesteśmy sobie pod kibelkiem, to wiesz. Dobra, wychodzimy, bo ja tutaj nie chcę być, dobra. Proszę nie. Sprawdźmy to. O, siema. Dobra, co my mamy tutaj? Basen ładnie wygląda, bardzo ładnie. Basen! Ładnie! Za głęboki na Nubków. No tutaj... bo on chyba, zobacz, ma kilka głębokości. Trampolina, że niebezpiecznie, bo dach ma nad głową. Jab, jab! Ej, Nubek zaczyna się uczyć od taty, nie? Chyba, twierdzenie. Chyba tak, no, to dobra. Prawda. Ładnie to wygląda, ładnie, tutaj pewnie sobie jedzą śniadanka Nubki. Ej, czy to jest siusi? Wyjecie siusi? Ej, co? Dobra, tutaj ładnie sobie oglądają telewizję. Ale mają willę. Ładno macie chatę, ty, mama jaka Nubka. Jaka kuchnia. A, dziękuję. Gaming. Tata gotuje, co nie? Trzy stanowiska. Gaming room mamy! Wow, i oni tutaj mogą grać z Minecrafta! Z drugiej strony jest napisane gaming room taty Innoboka. Ha, ej. Zobacz. No ładnie, dobra, a tutaj jak wejdziemy wyżej, to pewnie jest ten zniszczony pokój. Ta, jest zniszczony pokój. Jest, no. A to? Sala kinowa, co jest? Patrzcie tylko na to! Ej, dobra, szczerze, mama Nubka ma najlepszy dom. Oglądamy jakiś film! jaki byś chciał oglądać, Nubek, film? Ja nie mam, nie mam. Ujana chyba, nie? Ej, Ujana. Tablica obowiązków domowych. Jeden, umyć naczynia. I tyle. I tyle. Kto ma to zrobić, mama Nubka? No, ale jak myślisz? Nie? Nubek to swoje nacynie to! Co chciałeś powiedzieć? Pinu chciałem powiedzieć, nie mogę. Nie mogę. Nubek, dobra, chodźmy na górę w takim razie. O, to jest to, dobra. A to jest jakiś ten, tajne przejście, ty. Okej. Okay. Ty pokój! Ładnie to wygląda, chodźmy w takim razie tutaj dalej, bo to, ej, naprawdę bardzo dużo tutaj się rzeczy zrobiło. Magazyn nie wchodzić, wow. Ile dirta! To nie kradnąć, nie patrzeć, nie kradnąć! Dobra. Skąd wy macie tyle dirta? A co to jest? Ej, poczta. To jest poczta. A, to co możecie jest? wysyłać wiadomości. Możemy wysyłać listy do was. Ale fajnie. Dobra, Palion tutaj a nie, to nie palion, to jest... To jest dirtowe. 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 Nubek, zaśpiewaj nam, proszę. Nie mogę, to musi być prywatny koncert, jak się zdecydujecie kupić. Jak będziecie dobrzy. No dobra. Dobra. A co to jest za... Flaga Nubka to jest tu! Flaga Nubka, nie to jest... Flaga Nubka to jest tu. Genialne to, nie? Idę sprawdzić jeszcze tu coś jest dziwnego. Co to jest? Kopalnia Dilta!
Okay. Możesz kopać ile wlezie. Nie mogę, nie. Oni zrobili tutaj dosłownie dirtowice, ty. To jest wszystko z dirtowic. Wszystko może spojrzeć. To jest jak zwykła kopalnia, ale nie! Sorry, nie co ty, połatą kopałeś to, Ptycho, dobrze się czujesz? Taki kubek. Taki kubek, że ma 2 lata. Hey! Dobra, on ma 5 latek tylko, więc lepiej mu odpuścić. Chodźmy na górę. Ej, ładna ta kopalnia. Nie, ogólnie, serio, dirtowice są milion razy lepsze teraz. Ja nie wiem, jak z takiej wioski zrobiło się takie coś. Ja też, przecież to wyglądało fatalnie, w sensie pięknie. Dobra. Dobrze, że ten, jakby się tutaj pojawił ten plot, to bym chyba... Nie wiem, co zrobił, ale nie widział nas, jak wracaliśmy, nie? No nie, ja nikogo nie widziałem za nami, chyba że tata kogoś widział, tata? Tata, co? Ej, to brzmiało podejrzanie, tata, jeśli widziałeś coś dziwnego, to piernij 2 razy. A, nie widział. No dobra. No czyli luz. Dobra, ej, serio, macie piękną wioskę dirtowic, będzie tutaj bardzo fajnie. Na pewno tutaj się wprowadzimy z wami. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.